Polaka, Karol Bielecki, Jurecki, Szyba odcinany od podania, nie zgubić piłki, nie popełnić błędu, jak ważna jest to akcja, sędziowie jeszcze nie pokazują gry, Szybczak, Szybczak, nie! Tam ma jeszcze stanąć. Kamil Szybczak jest wywalony teraz na boisko. Szaleństwo. Zmieniaj się, stawiaj. Biegaj, tam biegaj. Nasi skrzydłowi teraz schodzą. Jeszcze Karol Bielecki wejdzie. Tak, sami najwyżsi. Zakłada swoje okulary. Sami najwyżsi. No i teraz najwyżsi tutaj bronią. Kasia, uważaj. Uważaj teraz na ten rzut. Jest sekunda do końca meczu. 29-28. Prowadzą Kanie. Stawki, rzut Kaniejasa. Czy... Kaniejas, jesteś dobry, jesteś... Ale on wie, jak to jest trudne. Boże, niech to się już skończy zwycięstwem biało-czerwonych. I co ale teraz? O co tu chodzi? Jakaś kara dla naszego reprezentanta? O co tu chodzi? Akinagalde, podanie, rzut. Żeby tylko tutaj piłka tylko nie poszła gdzieś na skrzydło, na przykład do Tomasa. Rzut to na biegu, nie zdążą, nie... nie zdążą, będzie rzut na biegu. Jurkiewicz się ogląda, spogląda na Tomasa, uwaga, rzut! Nie! Brązowy medal! Brązowy medal! Polska przeciągnie drużyną na świecie! Maciek, jest sukces i taniec radości naszych reprezentantów! Brawo, nie, brawo, nie. Polacy! Brawo, 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 Polacy! To realno! Jakobson! I Piotr Wyszomirski nareszcie skuteczny. Tak, w bramce. W piątej minucie było 1-5, ależ do nas Wyszomirski! Doskonała interwencja! Jakobson! Wyszomirski! Spektakularna interwencja! 5 minut, 5 sekund do końca! Na co dzień Piotrek... Piłka dla Szwedów, Petersen, błyskawiczne wznowienie, nie ma bramki! Piotr Wyszomirski! Piotr Wyszomirski! W ataku Jakobson, Ekdal, Turit i Petersen! Wyszomirski! Piotrek Wyszomirski! Fantastyczny mecz! I Falgren, Jakobson, Wyszomirski! I Wyszomirski! Niebywały mecz Piotrka! Ależ to jest Wyszomirski. Nieprawdopodobne, co to się dzieje, Wyszomirski! Johan Jakobson i Wyszomirski! Cały czas ta sama akcja Szwedów. Falgren, Krapkowski, nie daje mu się przetrzeć, teraz dał, ale Piotrek Wyszomirski! Co on wyprawia w tej bramce? Znowu ta sama sytuacja. Ale jeszcze daleko do końca. I Ekdal Turić, Piotr Wyszomirski! Jeszcze bronimy. Z numerem 2 w zespole Szwedzkim Polaków. I Wyszomirski. A Wyszomirski mu bardzo odpowiada styl rzucania reprezentantów Szwecji. Nie mają na niego sposobu. Piotrek. Persson. Piotr Wyszomirski. Już tam nie byle kto, tylko bramkarz THW Kiel. Szwedzi dysponują wspaniałą obroną, ale nie mają sposobu na Piotra Wyszomirskiego. Proszę Państwa, 25 rzutów Szwedów, 17 obron Wyszomirskiego. Bohaterem dnia, bohaterem wieczoru w Duńskim Orkus na pewno Piotr Wyszomirski. Fenomenalny dzisiaj występ, wybronił nam ten mecz Piotrek, ale także wspaniale grali inni zawodnicy. Iluż tutaj dzisiaj było dzielnych, nie piłkarzy, tylko mocarzy ręcznych, którzy rozprawili się z bardzo silną reprezentacją Szwecji. Prowadzi do tej 16 meczowej Wicharego, czy to przypadkiem Wichary nie zawsze jest... Teraz doskonale, świetnie teraz rozmontowaliśmy obronę reprezentacji Hiszpanii, dużo miejsca miał Szyba. Karol Bielecki szuka tutaj Szybczaka, wyszli teraz wysoko w obronie Hiszpanie. Mamy problemy z rozegraniem akcji, jak to się skończy? Jest bramka, piłka rzucona przez Michała Szybę, troszeczkę odbita przez obrońcę reprezentacji Hiszpanii, jeszcze ona skosmowała i to zaskoczyło. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że to jest jedna z najlepszych drużyn na świecie. Oni będą grać do końca, ale Polacy znowu świetnie ustawieni teraz w obronie. Adam Wiśniewski nie mógł tutaj ruszyć szybko do przodu, ale oddaje piłkę do Jureckiego. Szyba i gol! Cóż za mecz tego zawodnika! Michał Szyba, gracz Gorenie Waleje. Proszę spojrzeć, jak graliśmy świetnie w obronie. I ta kontra mądrze rozegrana, nie z jednym, tylko dwoma podaniami i Hiszpanie przegrywają jeden. To się nie udało i teraz Sławomir Szpal szybko, Szyba tutaj.
rzuci z daleka. Cudowny rzut teraz Michała Szyby. I Hiszpanie zbudują bramkową przewagę. Będzie bardzo ciężko to odrobić. Usiewajew, ale teraz niedokładne podanie. Polacy, Hrabkowski sam tutaj idzie, będzie podawać. Jejku, dlaczego ta piłka nie wpadła do bramki? Ale niestety, niestety, proszę spojrzeć na powtórkę tej sytuacji. Hrabkowski podanie z wyskoku, rzut. Michał, grający teraz w obronie są reprezentanci Hiszpanii. Ciężko dojść do pozycji, może teraz. Nie, nie zdecydował się nasz prawoskrzydłowy. Jest, jest bramka dla naszej reprezentacji. Indywidualnie, jeden na jeden. Poszedł teraz Michał Szyba i rzuca tego 19 gola. Trzy bramki do odrobienia. Za moment, proszę Państwa, będzie 9 minut do zakończenia spotkania. Aż do linii 9 metra reprezentanci Hiszpanii. Michał Szyba trafia. Jest 21 bramka dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni teraz szybko robią zmiany i trzeba przyjąć Hiszpanów na naszym 9 metrze. Najlepszy mecz w karierze Michała Szyby, tak sądzę. 6 trafień, 9 prób, do tego 2 asysty. Jurkiewicz do Michała Jureckiego. Co się dzieje? Sędziowie przerwali. Delegat Naczewski, ten delegat z poprzedniego meczu, teraz... Proszę Państwa, sekundy, minuta i 20 sekund do końca tego spotkania. Szyba! Jest! Michał! Kontaktowy dla biało-czerwonych. Teraz przy piłce Kanieja. Gra pasywna. Przejąć piłkę i rzucić kolanę. Nie wpuścić bramki! Nie ma! Nie mamy piłki. 20 sekund do końca. Polacy, to jest ta akcja. Zagrajcie tę akcję. Zróbcie to. Możecie to uczynić. Michał Jurecki. Francuzcy teraz wstają z miejsc, aby Polakom się to udało. 9-8 sekund do końca. To zdecyduje się na oddanie tego rzutu. Szyba! Michał Szyba! Zawodnik świata. Na razie Karabatic powstrzymany przez Szmala. 2008. Sport, tak prawdę mówiąc, wszedł do tej reprezentacji rok temu na Mistrzostwach Świata w Katarze i tam zrobił furorę. Narcis odbija piłkę. Sławomir Szmal, Jurecki. Każdy Daniel Narcis. Valentin Bort. Bort na kontakcie z polskim obrońcą. Dobrze rozpoczął. Jeszcze raz Szabalo. Ale nie zmieścił piłki. Sławek. Luka Balon często w sytuacjach, kiedy grają po zbawieniu. Walę ten Bort, Szmal! Świetny był taki rzut. Bort! Mają przy nim Grabarczyk, Soreldo! Szmal, karny! Należy się liczyć z tym, że poziom gry w trzecim meczu 9-4. No i tak zostaje! Tak zostaje! 4 na koncie, trójkolorowy. Do tej pory Michael Gigu i meczu brązowy medal z Hiszpanią w Katarze. Dobrze ustawiony Krajewski, Paul ataku. Świetnie. Nie patrzył w jego stronę, patrzył na piłkę, Walter Bort. Kolejna jego zepsuta sytuacja w ofensywie. Bort, Szmal. Przełożył rękę. Piłka dla Francuzów. Robi to bardzo dobrze, rozgrywający francuski. Ten wschód z przełożeniem ręki. Valentin Bort, Karabatic, Szmal, Soreldo, gol! Ale po dwa razy muszą rzucać Francuzi po to, żeby zdobyć bramkę. Kedemae. Jest Bielecki w obronie, a balon! Nie trafia, jeszcze przebiegał przez pole bramkowe. Leżał na parkiecie, nie do końca widział przebieg wydarzeń, ale drugi sędzia potwierdza decyzję. Świetna interwencja Sławka. Aj, za łatwo teraz ograny Grabarczyk, fantastycznie. Jego błąd naprawia Szmal. Narcis, Bort, Szmal, bez faulu Łucak popatrzył. Na szóstym mecze Cedric Soreldo, Narcis, blok Szmal. Na takiej interwencji Polaków w defensywie liczymy. Krawkowski, Narcis, poprzeczka. No trzeba też mieć łód szczęścia. Abalo, trzeba jak najwcześniej go powstrzymać. Karabatic. No i Jokas, 8-8. No bo dwóch obrotowych. Nikola Karabatic. Karabatic, fantastycznie. No bo to był Szmal. To była jego interwencja.
Nie mogą wygrać. Dwóch obrotowych francuskich. Narcis. Zorył to Szmal. Mae. Ach, teraz. Troszkę szczęścia nam zabrakło. Atak do środka i odwrócenie podania do kogo. Luka Karamatic. Joka Szmal. Znajduje na niego sposób polski bramkarz. 3 minuty do końca. Zobaczymy 4 bramkami. I gra pasywna, podniesiona ręka. Abalo Szmal. No jeszcze tydzień temu, a może 2 dni temu powiedziałbym, jest już po meczu naszemu skrzydłowemu. Jeszcze ma Szmal. Szmal na deser. No taki krosał z kawą. No i zawsze Polska, Francja.